Bum, 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 bum. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj taki trochę temacik, znaczy kontrowersyjny, zawsze jest kontrowersyjnie, bo wiadomo jak to jest, z chemią. Jednemu leży, drugiemu nie. No, u mnie jest różnie i podłużnie. Chciałbym poruszyć temat interior detailerów do wnętrza. Lub interior cleanerów, które zostawiają po sobie zabezpieczenie. Takie produkty dwa w jednym. I zabezpiecza, znaczy i czyści, i zabezpiecza. Jak? Pytam się jak? Jak może coś wyczyścić i od razu zabezpieczyć? No kurde, no niby tak. Niby zbiera ten brud i no... Dla mnie, mnie się to kłóci ogólnie. Albo czyszczę i konserwuję, albo konserwuję, nie czyszczę. No bo zbieranie brudu... Okej, okay, rozumiem, odkurzasz sobie i on zostawia zabezpieczenie. No, no kurczę, no, no ja rozumiem kurz, ale gdzieś on tam zawsze w tych rowkach zostanie. Dlaczego o tym mówię? Zobacz, jak wygląda sytuacja. Auto czyszczone różnymi, ja nie określam się do jednej firmy interior detailerów. Zobacz, jak wjechałem specjalnie ze scrap padem białym, żeby ci pokazać, jak wygląda kokpit po 4 miesiącach czyszczenia tylko i wyłącznie interior cleanerem i interior detailerem, który czyści i zabezpiecza, czyli mikrofibra. Jestem DJ Dziadzia, alias hardkorowy papa. Don Dada, świeżo upieczony kawa. Rym składam, PDG Vandal wymiatam. Ze mną moja banda na trakach. Znam się na tych tematach, pach, pach, poskładane. Jadę do 5 nad ranem, wiesz co jest grane? To pewne jak amen w pacierzu. Wiesz się nie pozuj, wiesz się wyluzuj. Ej, Dziadzia jest, Dziadzia był, Dziadzia będzie. Dziadzia tu, Dziadzia tam, Dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, Dziadzia ma. Wszędzie, patent na patencie, to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie. Patent na patencie, to dziadzi orędzie, ziom. Mącić wodę, to lepiej w ogóle idź to. Ja mam życiowy plan jak hrabia Monte Cristo. Jestem, mogę wszystko. No i co? Gruz. Gruz i jeszcze raz gruz. W pewnym momencie, wiesz co, tak po 2 miesiącach już widziałem, że zaczyna mi się ten kokpit delikatnie błyszczeć. Już wiedziałem, że... Raczej to było wiadome, nie ma czegoś takiego jak dwa w jednym. Oczywiście, to są fajne produkty. Fajne produkty, żeby wlecieć pstryk, zostawić i macik. Ale tak jak kiedyś pisałem na Facebooku, bo tam huczy, że interior detailer, tam ktoś w ogóle pisał, że on już nic innego nie używa, bo nie ma sensu APC. Jest sens. Raz w miesiącu, myślę, warto nawet scrap padem rzucić sobie dobre APC, przejechać to i ja właśnie na przykład interior detailer albo interior cleaner, ja wolę interior cleaner. Nie używam interior detailerów. Testuję. Fajne są, niektóre oczywiście ładnie pachną, fajny klimat zostawiają. Nie powiem, że nie. Jak najbardziej. To jest tak jak z quick detailerami. Rewelacja. Ja też bym sobie kładł co mycie, ale no niestety ze względu na wszelkiego rodzaju testy zabezpieczeń nie mogę sobie na to pozwolić. Podobnie z wnętrzem. Tutaj specjalnie dechę zostawiłem. Tylko jechane interior detailerami, interior cleanerami, które niby tam czyszczą i zostawiają po sobie piękną matową powierzchnię. I tak to wychodzi właśnie. Że wychodzi to, że jeździsz zatrolonym autem, którym przykryty masz brud. Z czasem ta decha będzie się błyszczeć. Wymyj sobie APC raz w miesiącu i ja na przykład APC wymywam interior cleanerem, który nie zostawia po sobie nic, który służy do czyszczenia wnętrza. Więc oczywiście są interior cleanery, które są mega czyszczące i to robię właśnie teraz dwa takie, i to polskie zgarnąłem, gdzie rzeczywiście pędzel, scrap pad i elegancko to idzie. To są gotowe produkty i jak najbardziej doczyścisz. We wnętrzu, jeżeli dbasz regularnie, myślę, że APC jest zbędne. Wystarczy interior cleaner, z tym, że nie na mikrofibrze. Z tym, że nie taki, który uzupełnia. Taki typowo czyszczący. A są takie. Są takie i tego bym się trzymał. Ale jeżeli już, tak naprawdę, już powiedzmy nie mam czasu i tak zabezpieczyłem powłoką, powiedzmy, bo ja to wnętrze uważam, że położyć powłokę, zapomnieć. Dressingi są fajne oczywiście, to jest tak jak z wózkami. Ale ja no niestety, no ja sobie, znaczy ja, no kurczę, no wiesz, tutaj chodzi o wygodę i wiesz, za każdym razem wiadomo,
ten kokpit trzeba myć, żeby położyć dressing. To jest raz, bo przetarcie go mikrofibrą to jest bez sensu. To jest w dalszym ciągu uzupełnianie. Ja jestem zwolennikiem powłok. Oczywiście później możesz dressingować, nie ma problemu. Ale po powłoce we wnętrzu naprawdę panel później doczyścić to jest sekunda, można powiedzieć. Naprawdę sekunda. Ewidentnie widać, że ten brud nie jest głęboko tak wchłaniany przez te plastiki. Nie siedzi tak w tych rowkach. Ja osobiście używam tego mało detailingowego produktu, który, ja już kiedyś o nim pisałem, mówiłem. On jest na bazie IPY. Niestety zapach, oni teraz coś zmienili, on jest mało przyjemny. Tutaj czuć tą IPę, tak kurczę, ale wiesz co, to jest taki tani Gion. A wiesz, o którym produkcie mówię. Tamten jest masakrycznie drogi i robi to, co trzeba. Ten też. Ja już kiedyś pokazywałem, on nie zbiera w ogóle dressingów, on nic po sobie nie zostawia. Przelatujesz szmatą, zbierasz kurz i masz dzbanik. I oczywiście, to nie jest tak, że on załatwi wszystko, że nie musisz myć tego kokpitu. Nie! Ale on ci go nie przykryje, tego brudu, nie wbije ci go razem z zabezpieczeniem. Zabezpieczenie tak jakby utrwalało ten brud. No niestety, no nie da się dwa w jednym. No kurde, jak? No nie ma szansy. Ja osobiście tak to widzę. I jeżeli używasz, już, jeżeli masz używać naprawdę tak do bieżącego, rozrób sobie interior cleaner 1 do 10, który jest gotowy i wtedy wlatuj. Albo kup sobie to tanie, tam chyba 7 zł. No i do szyb, do wszystkiego, to jest tak uniwersalny produkt, naprawdę. Ja wiem, że on nie jest detailingowy i to w ogóle wygląda jak bagno, ale jakbym go przelał do innej butelki, która jest czarna, żebyś nie widział koloru płynu i jakbym psiknął ci, żebyś wleciał do środka, to byś, myślę, żebyś powiedział, odparowuje szybko, ładnie zebrał, cudowna sprawa. No tak to wygląda, no tak to wygląda. No dobra, słuchaj, myślę, że, znaczy pisz w komentarzach, jak ty to widzisz. Może są produkty, których ja nie znam i rzeczywiście robią robotę, bo ja jeszcze takiego nie spotkałem, który by wyczyścił i zabezpieczył od razu. Nie ma. Raczej do skóry mam taki jeden produkt, dwa. Będzie film o nich, które no rzeczywiście jestem pod wrażeniem, byłem w szoku. Naprawdę, byłem w szoku, że zgarnął brud, zostawił sobie jakieś zabezpieczenie, później uzupełniłem jeszcze zabezpieczenie, później skoczyłem cleanerem do czyszczenia i okazało się, że on ten cleaner, który jest typowo do czyszczenia, nic nie zostawił i byłem w szoku. Możliwe, że są takie produkty, ja jeszcze takiego nie spotkałem. Osobiście, moim zdaniem, jeżeli chodzi o dbanie wnętrza, wiadomo, trzeba, bo musisz, bo ja teraz pyłki, wszystko pyli, szyby otwarte, żeby się auto nie kisiło, w środku już jest zakurzone. No ja wskakuję z tym wtedy. Albo interior cleaner. Nie będę po niego szedł. 1 do 10. 1 do 10 z wodą destylowaną i rewelacja. Także te interior detailery, no fajna sprawa. Naprawdę fajna sprawa, ale no ja tak to widzę. Tak wygląda twój kokpit, jeżeli powiedzmy nie czyściłeś auta przez APC lub tak dogłębnie. Nie pędzlowałeś, nie wymywałeś tego brudu przez powiedzmy 3-4 miesiące. Taki właśnie burdel. Oczywiście to nie jest tak, że to jest taki totalny gruz, bo ja później wjechałem jeszcze za PC specjalnie sprawdzić, czy jeszcze coś wyciągnę pędzlem. Okazało się, że nie. Więc to nie jest tak, że ten brud jest tak wbity, że... znaczy inaczej, bo... No te produkty coś zbierają, no nie da się ukryć. No zbierze ten kurz, zbierze, no nie ma tematu, zbierze ten kurz, trochę brudu, ale część go zostanie. I to nie jest tak, że ten syf ci się pojawi po tygodniu. No na to trzeba naprawdę mnóstwo czasu, a myślę, że przez 4 miesiące to już chyba wlecisz do auta z jakimś APC i doczyścisz dogłębnie, bo podejrzewam, że nie wytrzymasz. Moim zdaniem raz w miesiącu, to jest tak jak ze skórą, raz w miesiącu warto zrobić taki lepszy serwisik, żeby rzeczywiście te plastiki zaczynały wyglądać, bo one po miesiącu zauważyłem właśnie takiego uzupełniania, zaczyna się już powoli, tracą swój urok i takie wybłyszczanie się zaczyna. Także no... Fajne są te interior detailery, ale nie dla mnie. Nie dla mnie. Ja jednak jestem zwolennikiem taniej chamskiej chemii. A jeżeli już, to typowy interior cleaner, który nic po sobie nie zostawia, a jeszcze lepiej położyć powłokę. I zapominasz. Zapominasz o dressingach, bo dressingi mają też to do siebie, że one siedzą, ale jak je ruszysz nieraz jakimś produktem, tak jakbyś je delikatnie naruszył i one też mieszają się z tym wszystkim i to powstaje no takie bagienko troszeczkę, no takie bagienko, które ci przykrywa ten produkt właśnie, którym przecierałeś. Jedziesz, cieszysz się, że masz fajnie odświeżone, a tak naprawdę pod spodem, no syfek. Syfek i to taki, tak jak widziałeś, jakbym, bo są skrapady, które są czarne,
i tam nie widać tego. Specjalnie wziąłem biały. Przy pędzlowaniu też jest różnie, bo weźmiesz biały pędzel, no i wtedy musi być biała mikrofibra. I też zależy, jak przetrzesz. Wtedy też no widać ten syfek, ale nie tak spektakularnie jak przy tym skrappadzie właśnie, bo ten skrappad on trzyma brud pięknie, płuczesz później, pokazał, że rzeczywiście używanie tylko i wyłącznie produktów na mikrofibrze, które czyszczą i zabezpieczają, jest bez sensu. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć! A właśnie, komentuj, bo może ja nie znam produktu magicznego, który zrobiłby to właśnie, doczyścił i zabezpieczył, i że po pół roku wjeżdżam na tą dechę, a tam jest czyściutko. Wątpię. Myślę, że takiego produktu nie znajdziemy. Hej!